Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest dzisiaj ze mną Neon, no i Dave, tak jak siema. Zwykle zresztą, nie? Elubina! Na samym początku koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ 70% osób, które ogląda mój kanał, nie subskrybuje mojego kanału, a to jest no, trochę średnio, więc powinniście to zrobić. Co to za stawianie tutaj w ogóle bloków tak niechlujnie. Proszę tak, proszę Dave, tak nie robić, bo dostaniesz złopaty w czoło dostaniesz. No i koniecznie łapka w górę to jest taki, to jest... Zawsze musisz mnie na początku odcinka bić, zawsze, to jest twój rytuał taki. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, uwaga, może zajmę 3000 łapek w górę, macie na to 3 sekundy, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, koniecznie pochwalcie się w komentarzu. Dobrze, chłopaki, dobrze, chodźcie, będziemy dzisiaj badać portal będziemy badać zjawiska związane z portalem, ponieważ musimy go zbadać. Jest to nowa rzecz na tym serwerze, którą musimy ją poznać lepiej. Wow. Jak tam, Davik, się trzymasz? Ty w ogóle masz zaczatowaną zbroję. To jest No bo co zrobiłem. Bo ja nie mam levela, bo mnie ciągle Neon zabija. Patrz, on kurde nie ma klaty, on jeszcze o tym nie wie, więc on jest na strzała. Ale, kurczę, muszę sobie też zentrantować zbroję. Skąd ty masz level w ogóle, jak tutaj grasz? No ja sobie kopię węgla. O, no bo tu jest na szczęście węgiel na... Ała, proszę mnie nie bić, no ty kurczę, za każdym razem musisz mnie bić. Za każdym razem. Czemu? Weź sobie klatę zrób. Nie masz diamentów, czy masz? Nie mam. To czekaj, zrobię ci klatę. Ła, no przestań mnie młotować, ty kurczę. Dobra, giniesz w tym momencie, bo ja mam silniejszą zbroję, ty i tak zginiesz. Czekaj, robię ci zbroję. No, czekaj. Żebyś miał też. O. Ten mnie goni! Widziałem w oknie, jak cię goni. Dobra, trzymaj. Aha, nie wziąłeś tego. Co jest? Trzymaj to. Co? Davik zniknął, widziałeś? Stał w tym miejscu. Halo, Dave, jesteś? Halo, Dave. Stary, co jest? Ale ja go nie uderzyłem teraz nawet. No ale znikł nagle, zaczął krzyczeć i znikł. Ale to nie, ja przysięgam, ja go nie zabiłem. Co jest grane? Ej, halo, Dave, jesteś? Kurczę, ej, chyba mu internet wywaliło. Co ty gadasz? To chodź, idziemy. Czekaj, gdzie on mógł... Może go kosmici... Ej, może go kosmici porwali, czekaj, lecimy. Chodź, zobaczymy do tej wioski. Ja lecę do wioski zobaczyć, czy może gdzieś tam jest. Ej, bo ci kosmici to są nawiedzeni, oni nas tutaj torturują, więc może do tej wioski porwali. Bo im niszczymy wszystko. No tak, to prawda, no. Więc może się teraz mszczą, no może porwali Davika. Halo, Davik, jesteś tu gdzieś? Halo? Halo, Dave. Świetniku. Kurczę, czekaj, zobaczymy tu w tej bazie, czekaj, bo tu jest baza. Znaleźliśmy ją ostatnio. Może tu gdzieś będzie na dole. Opa, łóżka tu nie ma, może jest na dole, może go tu uwięzili. Nie, nie ma tu nic, ale są zbroje, patrz, możesz sobie zabrać. O, dziękuję. Masz. Ej, tu jest miecz w ogóle diamentowy, chcesz? I krew. Mam. Dobra. A nie, ja nie potrzebuję, ja też mam. Halo, Dave, jesteś? Kurczę, nie żyję. Davik. Dla taty Dave'a na ziemi, patrz co tu pisze, co jest? No, bo on wysyłał ten list na ciebie. Aha. Ja nie mogę. Czyli nie działa ta poczta chyba tutaj tak niespecjalnie. No tak, nie za bardzo. Halo, chyba Dave, jesteś? Dave, halo. Kurczę, nie ma go totalnie, nie odzywa się. Co jest grane? No i co teraz, gdzie go będziemy szukać? Chodź, może pójdziemy do tego portalu zobaczyć, co tam... Co to jest? Nie, wierzę, że my akurat tędy przechodzimy. To ma być smutny odcinek, Dave'a nam porwali. Oczywiście, Dave, gdzie jesteś? Lecimy zobaczyć do tego portalu, może przy portalu będzie, może go Herobrine porwał. Ej, to by było straszne, jakby go Herobrine porwał. Powalona akcja by to była. Lecimy tam, zobaczymy, czy przy portalu jest. Słuchajcie, koniecznie wbijecie na kanały chłopaków, ponieważ tam codziennie odcinki. Za niedługo startujemy naprawdę z niesamowitymi rzeczami na tych kanałach naszych, więc koniecznie musicie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, bo jeżeli myślicie, że to, co teraz zrobiliśmy, to jest coś kozackiego, to wy sobie nie wyobrażacie, co będzie zaraz. To naprawdę, to jest... To... Nie widzieliście jeszcze cudów na tym Minecrafcie, naprawdę. Dobra, o, jest portal, może koło portalu będzie. Może będziemy się mogli z nim porozumiewać przez portal, stary, to by było kozak. Chłopacy! O! Dave! Gdzie ty jesteś? Chłopacy, w jakiejś klatce! W jakiej klatce? Gdzie ty jesteś? Jak no, wygląda to miejsce? Opisz. Ja widzę tylko portal, ale... Portal, dobra, ej, my jesteśmy koło portalu, To rozglądajcie się, jestem w jakiejś klatce takiej... Co tu jest? Ła, wpadłem do lawy! Czekaj, klatka może... z portali. Ale... Widzi, jakby jesteś... Jakich... Co? Klatkę z portali? No... Wchodzimy do portalu, stary! No nie wiem, czy to jest bezpieczne. Klatka z portali, czekaj, no tu koło...
Tu przy tym portalu nie widzę cię. Czekaj, zobaczę, czy może pod portalem tu coś jest. Nie, tu nic nie ma. Totalnie pusto. No dobra, no to tutaj nie też. Klatka z portali. Widzisz gdzieś na on coś? Klatka z portali? Nie, ale, no. Ale może weźmy do tego portalu i się przekonajmy, o co chodzi. No nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. No patrzy, no ja tutaj skisnę gdzie? Zaraz, no pomóżcie mi. Ale ty jesteś gdzieś na księżycu dalej? No tak, i klatka z portali jest. Czekaj, no. Dobra, rozejrzmy się tu w okolicy, może coś tu będzie. Czekaj, idę gdzieś tu. No. Powiedz nam, jak coś znajdziesz. Kurczę, sprint mi nie działa. Dobra, idę. Czekaj, wyjdę sobie. Ja was widzę, na... widzę was. Stary, widzę go. Ej, chyba. Co to jest? Patrzę, co to jest tam? Co to jest? I ty tam, David, jesteś w tym? No, nie mogę stąd wyjść. Jak to co? Nie możesz? Ja chcę wejść od razu do ściany, zaraz ci pokażę. Chcę wejść od razu tutaj przez to przejść, tobie teleportuję. Czekaj, już tam biegnę, już tu jestem prawie. Znikł! Znikł! Widziałem, że znikł. I tu jest. Patrzę. Co jest grane? Ty wchodzisz w jeden portal, wychodzisz w drugim. Ej, zrób tak jeszcze raz, Znikł i w którym się pojawiasz? I tu! Zobaczę coś, jak tu jestem jeszcze, co się stanie. Znikł! Nie przeleciał na drugą stronę. Co jest grane? Jak cię możemy uratować, coś, stary? Nie wiem, właśnie nie wiem, co możecie zrobić, no. Nie mogę nawet wyskoczyć stąd. Czekaj, ej, a mam... No nie da się. Ciekawe, czy jakbyśmy w środku wysadzili TNT, czy to by podziałało? No ale nie dasz mi tego TNT. Czekaj, myślę. Cześć, da się dać coś? Nie, od razu wciąga to portal. Czekaj, ja mam pomysł. Czekaj, chodź, idziemy po TNT. Zobaczymy, co się uda zrobić z TNT. Czekaj tam, David, zaraz tam będziemy. Masz żarcie jakieś, żebyś przeżył? Papierosy mam. Dobra, to wystarczy ci. Chodź, lecimy do wioski. Mamy jakieś TNT? Bo coś powinniśmy mieć, nie? Jakiś proch i tak dalej, zrobić TNT? No, w sumie ja wszystkie wysadzałem, jak lezie. No, ale może coś się stało z tego, co żeś wysadzał. Albo znajdziemy jakieś itemy może do skraftowania TNT, żeby po prostu coś mieć. I spróbujemy mu to tam jakoś podać. Tylko jak? Może trzeba by było wejść w ten portal i wtedy byśmy... Kurczę, ale to jest niebezpieczne. A nie, chyba... Czekaj, tepnę się do ciebie. No, ja jestem jeszcze do wioski nie dobiegłem. Dobra, dzień dobry. Chyba wiem, gdzie mogę mieć TNT. Tak? O, no to kozak. Dobra, no to zobacz, czy masz. Ja zobaczę jeszcze w tym... Mam. Tak? A, no dobra. Tak, no, dobra. To nie ma problemu, to daj mi. Ile mamy tego? 7, no dobra, to w sumie wystarczy. Moglibyśmy to spróbować wysadzić też z zewnątrz, ale to nie wiem, czy to... No, w sumie możemy spróbować z zewnątrz to rozwalić. A czy masz się to podpalić? Bo nie mam zapalić. Nie mam krzemienia, no, coś trzeba zrobić. Znaczy, no, zapalić... Jak to się nazywa? Krzesiwo to się nazywa, o. Krzesiwo, no. Dobra, czekaj, spróbujemy to zrobić. Żelazo na pewno mamy, ale czy mam... O, czekaj, mam flint, dobra. No. I żelazo, jest żelazo, dobra. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tu mi na nowo osiągnięcia w ogóle zdobywa na tym, bo jeszcze takich rzeczy nie robiłem na tym księżycu. Dobra, lecimy tam do ciebie, David. David, jak się trzymasz? Bardzo dobrze, ale już mnie to trochę... Jest klaustrofobia, a tutaj jest niesamowite. Dobrze, my już tam biegniemy, zaraz cię postaramy uratować. Dobra. Już lecimy. Tylko teraz pytanie, czy rozwalamy to TNT na zewnątrz, czy mu jakoś się podajemy do środka? No, ciekawe, nie mam jak mu podać. Ciekawe, czy to TNT jest w stanie rozwalić w ogóle ten... Znaczy, obsydianu na pewno nie, ale czy ten portal w środku się rozwali? Może tak. Może wysadzimy w ten sposób Herobrine'a od środka, ale straszne, że Herobrine zrobił nas nawiedza. Chyba, że wchodzimy do tego portalu? Nie róbcie tego! Wtedy utkniemy tutaj w trzech. Czekaj, spróbujmy może zrobić... Nie mam... Masz drugi krzemień? Bartek? Nie masz. Nie robiłeś. No. Kurczę, mogłem zrobić, bo był flint. Ajajaj. Dobra, ja się mogę poświęcić i wejść do środka. Ale to weź jakieś TNT ze sobą. No, kurczę, dobra, no i dobrze było. Dobra, weź TNT, dam ci dwa i dam ci ten krzemień. No dobra. Wejdź do środka i zobaczymy, gdzie się pojawisz. Ja lecę tam do Dave'a. Bo ja się boję tam wchodzić. Ja nie będę ukrywał, że się boję. Jak? Gdzie to cię przerzuciło? Oooo, kurczę! Co, jesteście tam razem? Jesteście tam razem, dobra, ej! Czyli da się w ten sposób tam wejść, da się przeżyć to też. Więc teraz spróbuj wysadzić TNT w środku. Wiem, że wy tam też jesteście, ale mam nadzieję, że przeżyjecie ten wybuch. Kurde, to będzie trochę słabe. Ale to gdzie, tutaj? No, i odsuńcie się jak najbardziej tam do rogu. Dobra, idźmy do rogu jak najbardziej. O, nie tak. No. O. Już myślę, że się nie da podpalić. Dobra, czyli uwolnicie się w ten sposób? Wow, uwolniliście się, jest! Dobrze, udało się. Dobra. Rozwalamy ten portal, żeby on nie mógł na nowo się wznowić. Rozwalajcie po jednym klocku z każdej strony.
żeby po prostu się nie mógł zrespić na nowo. Ej, dobra, ale się udało. Dobra, przeżyliście to, dobrze mieliście te diamentowe zbroje. Dobra, tu jest, tak? Wzięło mi to pół HP. Tak, dobra, jeszcze ten jeden rozwalmy tutaj. Ja mam słaby kill off, ale ktoś tu z was ma zenchantowany chyba, nie? Dave ma chyba zenchantowany. No. Możesz rozwalić tam jakiś, ale dobra, już go kończę chyba. O, dobra, już jest okej. Dobra. Już nic się tutaj nie stało. Dobra, już jesteśmy bezpieczni, huf. Dobra, to jesteśmy w domu, że tak powiem. To jest rozwalone. Ej, rozwalamy coś ten portal, ten duży, czy już go nie? Bo on, kurczę, to jest ryzyko troszkę go rozwalać, nie? No, nie wiem, w sumie. Ja bym go nie rozwalał. Dobra, na razie go zostawmy, na razie nic nie róbmy. Ale dobrze cię uratowaliśmy. Ej, dobrze wiedzieć, że TNT na moment zwalcza działanie portali. Dobrze to wiedzieć. To jest bardzo, bardzo przydatna wiedza. No dobra, uratowaliśmy cię, Davik, jesteś bezpieczny. Nie, co ty zrobiłeś? Dlaczego? Dziura okropna, największa dziura. Krater nowy na księżycu. Ja nie mogę. W ogóle ten sposób się porobiły kratery na księżycu. No ej, ale z tego co wiem, to kratery na księżycu się robią chyba dlatego, że meteoryty po prostu uderzają w ten księżyc. No tak naprawdę dlatego, że był tam neon z TNT. A, no tak, takie są fakty, więc musicie, wiesz, po prostu. No powiedzcie w szkole po prostu jak było, niech wiedzą. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę, ten neon zawsze na początek i na koniec odcinka musi mnie bić. Dlaczego ty to robisz? Dlaczego? Do zobaczenia w następnym odcinku, zapraszam do chłopaków koniecznie na kanały, no i trzymajcie się, na razie, pa pa!